Tomasz Iwan. Na polu karnym Kowalczyk, Juskowiak, Wieszczycki, wielu polskich piłkarzy. Wojciech Kowalczyk 1-0. Piękny powrót do reprezentacji napastnika Betisu Sevilla w 8 minucie meczu z Białorusią. Po jego strzale głową obejmujemy prowadzenie. Jeszcze raz dośrodkowanie Tomasza Iwana. Dobre. Na 7 metr tu Polacy zamieszali. Kowalczyk uwolnił się spod obrony, spod opieki obrońców. Niepilnowany. Mógł spokojnie wyskoczyć, przymierzyć i celnie strzelić. 1-0 dla Wojciecha Kowalczyka. To 6. bramka w reprezentacji w 25. występie. W stronę środka boiska teraz. Dobrze mierzone podanie do Kaczury. Przerwał Gąsior przy piłce Białoruś. Bielkiewicz. Prostopadle do Kulcija. Kulci! No, będzie groźnie znowu pod naszą bramką i gol! Doczekaliśmy się, niestety doczekaliśmy się. Ta słabsza postawa w ostatniej części pierwszej połowy i na początku drugiej przyniosła wyrównanie drużynie gospodarzy, a bramkę strzelił Piotr Kaczuro. Piłkarz prowadzony po przerwie. Jest to dla niego drugi gol w reprezentacji. I no, z jednego stanu popadamy w stan całkowicie odmienny, bo te pierwsze 30 minut naprawdę napawało optymizmem. Gra polskiego zespołu była niezła. Ja wspominałem wtedy, że Polacy, że Białorusini nie stawiają zbyt wielkich wymagań polskiemu zespołowi. Okazało się, że Siergiej Borowski jakoś umotywował swoją drużynę, powiedział, że można z biało-czerwonymi powalczyć. Ci jakby czują mniej respektu i proszę bardzo, jeszcze raz ta akcja. Spory udział w niej mieli rezerwowi, a więc dobre zmiany dokonane przez Siergieja Borowskiego. Co tu robili Polacy, trudno powiedzieć. Oglądali się na siebie. Jóźwiak z Ratajczykiem i Zielińskim, a Kaczuro nie miał problemów.